Cześć, wehikuł czasu, zespół Dżem. Uwaga, gramy! Intro może będzie w jakiejś lekcji odnośnie tabów, bo tu już byśmy musieli stricte z tabów grać. My tu gramy akordami, także bierzemy tarkę, bierzemy cyk, pyk, pyk i gramy, prawda, sobie do ogniska. A, E, Fismol, D i A. D, później jest znowu A. D i A. Dobra, akordy masz wyświetlone na ekranie, ale chodzi teraz o samo bicie. Można byłoby zacząć od takiej wersji, jak mówię zawsze przy piosenkach. Ułóż sobie, zagraj po jednym razie każdy z akordów. I tak parę razy poćwiczyć, żeby ręka się ułożyła, żeby ręka to zapamiętała. Taka pamięć, można powiedzieć, mięśniowa, nie wiem jak to nazwać, ale tak jest, że po prostu palce później już same potrafią się układać. Później już jakby mózg sam daje sygnał, to ma być ten akord, a później ten, prawda? To jest bardzo ważna rzecz, przećwiczyć tak z parę razy progresję akordów zwrotkowych, refrenowych. Najprostsza wersja grana akordami to po prostu byłaby taka. Czyli po prostu uderzamy po jednym razie i wczuwamy się w to, jak się zmieniają akordy, bo popatrz na to. Ok. Ten D jest troszeczkę szybciej, jest Fis. Czyli później D i A jest też troszeczkę szybciej. To jest bardzo ważne, bo jeżeli to będziemy pomijać, to nam się zacznie rozciągać, prawda, więcej gramy akordów niż jest z tekstu, niż jest z melodii. I oczywiście później możemy to zagęścić, czyli zagrać częściej, uderzać ręką. Uwaga właśnie jak to kostkuje, bo ja uderzam za pierwszym razem troszeczkę ciszej. Więc tu to właściwie nie musi być. Pamiętam dobrze ideał. Pamiętam dobrze. Nie, właśnie tak nawet może troszeczkę źle brzmi. Pamiętam dobrze. Jak dla mnie, oczywiście w moim odczuciu jest właśnie fajnie, jeżeli my troszeczkę zaakcentujemy później. Pamiętam dobrze ideał. Pamiętam dobrze ideał swój. Pamiętam dobrze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Można drugą część zwrotki też można zagrać po prostu. Marzeniami żyłem jak król. Też można tak zagrać, albo po prostu można. Dobrze, ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Można po prostu kombinować. Ważne, żeby się zmieścić w czasie. Tym, tyry, tym. Dobra, przejdźmy teraz do refrenu. Refren natomiast to są akordy E.
i na końcu jest po prostu ten. I w zasadzie też bicie jest bardzo proste, można w refrenie nawet jest jeszcze lepiej, ponieważ możemy w ogóle rzadziej to zagrać. Więc myślę, że to wszystko jest jasne. No i co? Widzimy się w następnej lekcji. Trzymaj się, naucz się tej piosenki koniecznie. Na razie.